Witam Was serdecznie na pierwszym Stradale VIP Track Day. Mamy świetne auta, jeździmy cały dzień na pełnym luzie. Proszę bardzo, mamy nawet Clio V6, mamy 488 GTB, mamy GT Trójkę. No właśnie, witamy w motoryzacyjnym niebie. Zaprosiliśmy naszych stałych klientów, przyjaciół firmy, znajomych, całą rodzinę Stradale. Jest to takie trochę spełnienie marzeń, żeby pojeździć sobie na luzie po prawdziwym torze wyścigowym. No i co, zapraszam na relację z tego świetnego wydarzenia. Bardzo ważnym jest to, żeby pojechać przynajmniej na samym początku trochę wolniej niż byście chcieli. Brzmi jak milion dolarów. Pochodzi chwilę. Ale podbił już, podbił... Nie chodzi. Takie jest życie. To tylko M5. Idealne na tor. Tak jest. Na dwa okółka. No. Na trzecim kółku trzecia cewka, pojedzie na czwartym, będzie czwarta. Od razu może nie kupi komplet. Od razu, tak, komplet. Tak. No i tu się czuję jak w domu. Dławi, też go dławi, nie? Bo jeszcze masz, wiesz, CT off i EST off, ale to już... A co to jest wtedy? W ogóle wyłącza wszystko, co się da, nie? Wszelkie pomoce. To jeszcze mam mieć dobrą oponę i wielkie jaja, nie? No. Nie, ale bardzo fajnie jedzie, no. Jedzie tak, jak powinno jechać Ferrari, no i hamuje, przyspiesza, super. Hamulce naprawdę mega, nie? Nie, hamulce normalnie stoją w miejscu prawie, tak. Nie? Jak hamujesz to... No i wiesz, dozowalność, wyczucie, ta ceramika jest boska. No bardzo dziękuję. Dziękuję. Proszę, radochy. No to teraz musisz, wiesz, ćwiczyć i 1,50 łamiemy. Dokładnie. O, jak przyjemnie. No to ja się tu czuję jak w domu, naprawdę. Jak się wsiądzie, to od razu jest idealna pozycja za kierownicą. Wszystko na swoim miejscu. I trzy podstawowe cechy. Przyspiesza, hamuje i skręca. Czego więcej potrzeba do szczęścia? Nie masz dojazdówki? 1,54 tym zrobił. Po numerom? To dobrze, chyba co? No kurde. Po numery to niezły czas. Jeszcze na Sport 4. Ja. Bez S. Jedź pomału do przodu. O kurwa. No nie, to już to auto nie jeździ. Ty dojedziesz, dobrze. O rany. Ale rowki mają jeszcze dużo, jeszcze polatasz chyba. Po prostu mnie pojeździsz. Dwa sezony stawisz. Ja bym je na tył założył jeszcze parę kółek. Ale masz przecież informację, sprawdź opony. Masz informację? Jest. Powiem ci, że ja tak nie lubię jeździć na prawym. Ja też. To mamy jedną cechę wspólną. Tak, urodzeni kierowcy. Ale tutaj zrobię to z wielką przyjemnością.
wrażenie. No brak mi w ogóle słów. No nie, no kosmos. Czujesz się na siłach, żeby spróbować pojechać? No. Chciałbyś? No kurde, pytanie. Kurcze, nie no kosmos, ja tu zostaję. Sprzedaję wszystkie wyścigówki, jakie mam. Nie chcesz tego sprzedać czasami? To w ogóle inny świat. Ta V8, ale ta skrzynia biegów, co tu robi. Ja pi***ła. Generalnie jak będziesz redukował biegi, tak, to ze sprzęgłem. Dobra. A do góry możesz bez sprzęgła, dobra, ale powyżej 3000 obrotów, 3,5, nie niżej. Dobra. Jak niżej, to ze sprzęgłem. Dobrze. No i oczywiście jak ruszamy, no, no tak, to jest metalowe sprzęgło, ale wyczujesz, tak? Dobra, dobra. Na pewno mi zgaśnie ze 3 razy. Jakby, no będziesz wiedział ostrożnie jakby z gazem. Jasne. Dobra, dzięki. A to jest mapa na suche, no, a jeszcze mamy mapę na suche 2, naciśnij gaz. O fuck! Nie, to jak taki bardziej ten, lightowy poproszę program na razie. Jest, ten co jechałem ja. Dobra. O, nie gaz, to jest pierwszy sukces, ale jest czuły. Totalny orgazm, po prostu. No dobry, że ty się szybko przyzwyczajasz. Tak, szybko, no powiem ci, że 5 kółek jeszcze i ja pierdzięki wielkie, kurde. Najlepsze przeżycie w życiu chyba, motoryzacyjne. Wow, ale mi zrobiłeś frajdę, kurde. No w ogóle inny level motorsportu, no. Genialny pojazd. Wow!